Mam należący do matki Grimoire. Chcesz usłyszeć, co w nim znalazłam? Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Dragon Age Początek. No i chciałem tutaj zacząć odcinek w obozie już, ale zaraz jak do niego wszedłem, to zagadała do mnie Morrigan, więc musiałem od razu włączyć. Czego się dowiedziałaś? Nie tego się spodziewałam. Miałam nadzieję, że znajdę w nim zaklęcia, informacje na temat mocy, którą posługuje się matka. Tymczasem nic z tego. Mimo to wydajesz się poruszona. Poruszona? Tak, może to właściwe słowo. W jej zapiskach porusza mnie szczególnie jedna rzecz. Tutaj Flemet bardzo dokładnie opisuje, jak udało jej się przeżyć całe stulecia. Zaklęcie nieśmiertelności? Dobrze by było. Flemet w ciągu swego długiego życia wychowała wiele córek. W legendach Hasyndów roi się od opowieści o wiedźmach z głuszy, ale ja nigdy żadnej nie widziałam i zawsze zastanawiałam się dlaczego. Teraz już wiem. Wszystkie te wiedźmy to Flemet. Kiedy jej ciało zaczyna się starzeć i usychać, Flemet wychowuje sobie córkę. A kiedy nadejdzie właściwa chwila, przywłaszcza sobie jej ciało. Jesteś pewna? Całkowicie. Głównie o tym traktuje ta księga. O córkach, które Flemet sobie wychowała. O ich przysposobieniu i szkoleniu. Poznaję je wszystkie. Ja mam być następna. Po to żyję. Dlaczego więc zaryzykowała posyłając cię ze mną? Nie wiem. Może jest tak, jak mówiła. Może mroczne pomioty zagrażają jej w równym stopniu, co wszystkim innym. A może wierzy, że dzięki tej podróży stanę się silniejsza. Z tej księgi wynika, że jeśli żywicielka jest potężna i wyszkolona w zakresie sztuk magicznych, Flemet może dużo szybciej się w niej ulokować. Co więc możesz zrobić w tej sprawie? Jest tylko jedno wyjście. Flemet musi umrzeć. Nie będę siedzieć bezczynnie jak pusty worek, czekać aż go napełnią. Flemet musi zginąć i potrzebuje w tym twojej pomocy. Zabić Flemet nie jest to dość ekstremalne rozwiązanie? Jeżeli myśleć o niej jak o matce, tak. Ale ona jest starożytnym plugawcem, który zamierza wykorzystać własne dziecko, by przedłużyć swe życie. Nie chciała, żeby te informacje dostały się w obce ręce, szczególnie moje. Ale wiem już wszystko. Jeśli nie zacznę działać, padnę ofiarą własnej głupoty. Dlaczego potrzebna ci jest moja pomoc? Bo jeśli będę w pobliżu, gdy zostanie zabita, nie mogę mieć pewności, czy natychmiast nie przejmie nade mną kontroli. Dlatego to oczywiste, że zabić musi ją ktoś inny. Czy ta sprawa nie może poczekać? Poczekać? Czy ty byś w takiej sprawie czekał? Skąd mam wiedzieć, czy Flemet nie czyni w tej chwili przygotowań, żeby ukraść moje ciało? Nie, ta sprawa nie może czekać. Nie będę błąkać się po okolicy, aż Flemet przystąpi do działania. Jeśli będę musiała, znajdę sposób, by sobie z nią poradzić na własną rękę. Ale nie chcę tego robić. Całkiem miło wspominam czas, który z tobą spędziłam. Ale jeśli zmusisz mnie do odejścia, zrobię to. No i weź tu gadaj z kobietą, no i już się obrazi i se pójdzie. Dobra, pomogę ci, niech ci będzie. W takim razie musisz wrócić do chaty Flemet w głuszy Korkarii. Beze mnie. Stań z nią twarzą w twarz.
i zabij szybko. Wątpię, czy nawet wtedy będzie naprawdę martwa. Ale całe lata zajmie jej poszukiwanie nowej żywicielki i odzyskanie mocy. O ile w ogóle będzie to możliwe. Muszę dostać w swe ręce jej prawdziwy grimoire. Z jego pomocą będę mogła bronić się przed nią w przyszłości. Reszta rzeczy z chaty będzie należeć do ciebie. Czy muszę to zrobić w jakimś określonym terminie? Właściwie to nie. Ale im szybciej, tym lepiej, prawda? Dobra, zobacz, co da się zrobić. Jestem ci wdzięczna. Im szybciej rozwiążesz ten problem, tym szybciej odzyskam spokój umysłu. No dobra, no. W sumie nic tam specjalnie o tej Flemet nie miałem, ale skoro mam ją zabić, no to się ją zabije, ale to może później. A tutaj widzę, mamy jakiegoś nowego tutaj naszego przyjaciela futrzastego. Stajemy gotowi walczyć u twego boku przeciwko place, strażniku. Ferelden nie widział jeszcze takiej armii, jaką ty mieć będziesz pod swym dowództwem. Trzeba wam czegoś? Poza naszymi kłami i pazurami? Nie. Zajmij się pozostałymi rekrutami, by nie czuli się zbyt słabi. Okej. A coś mi jeszcze powiesz? Bryłkowiec? Co jest bryłkowiec? Masz ochotę na bryłkowca? Naprawdę nie powinienem. Są takie tłuste. A wiesz, chyba jednak się skuszę. Dziękuję, strażniku. Może lepiej nie patrz. Nie widzę, to jest bryłkowiec, ale spoko. No, nie ma problemu, nie? Porucznik Kadrim. Dobra, pogadajmy sobie może z tobą. Czy miałeś już do czynienia z mrocznymi pomiotami oprócz tych w wieży kręgu? Dlaczego pytasz? Jesteś młodszy ode mnie i nadal masz nerwy ze stali. Czy w obliczu plugawców odczuwałeś strach? Nie, umierają wszystko inne, jeśli dość mocno im przyłożyć. Kiedy pierwszy raz ujrzałam plugawca, jego widok zmroził mi krew w żyłach. Minęły miesiące, nim ustały koszmary. Najbardziej przerażała mnie świadomość, że sama mogę z łatwością stać się jednym z nich. Jesteś wspaniałą czarodziejką. Nigdy nie zamieniłaby się w plugawca. Każdy mag jest podatny na ataki. Niezależnie od tego, jak bardzo jest utalentowany czy potężny. To pierwsza rzecz, której nas uczą. A zbytnia pewność siebie może doprowadzić do lekkomyślności. Jedno potknięcie. Wystarczy jedno potknięcie, by wszystko, czym jesteś, po prostu zniknęło. Zastąpione przez szaleństwo. Nie można już tego cofnąć. Tak przynajmniej mówią. Masz do tego jakieś wątpliwości? Ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy plugawca nie można by w jakiś sposób wyleczyć. Albo czy mag może zostać opętany i zachować zdrowe zmysły, swoje człowieczeństwo. Ten, komu uda się zachować człowieczeństwo, nie jest plugawcem. Tak. Plugawca definiuje szaleństwo i okrucieństwo. Jeśli tego zabraknie, jeśli mag pamięta, kim jest tak naprawdę, to nie jest plugawcem. Nigdy tego tak nie postrzegałam. Dziękuję, że pokazałeś mi to z innej perspektywy. Plus jeden. No nie dostaję jakoś specjalnie dużo punktów z rozmowy z nimi, szczerze mówiąc. Chwila. Czy mogę was... Nie wiem, jakieś... Jeśli jest coś, co... Okej. Chciałeś sprzedać. Proszę, powiedz. Chcesz coś sprzedać. Mam cały ekwipunek. Co my tu tutaj masz w ogóle? Okład leczniczy jakiś masz. No dobra. Plecak masz.
No patrz, co sobie kupię. Aha, nie mam miejsca w ekwipunku, żeby kupić plecak. No to zajebiście. Okej, okay, zobaczmy, co ty tutaj masz. Wyposażenie, a potrzebuję 19 siły. Mogę dostać to. I to. Są to kostury zaklinacza. No ogólnie chyba nie zapomniałem powiedzieć, że ja zmieniłem kostury moim magom. Morrigan dostała chyba kostur tego Zetriana, którego zabiliśmy w poprzednim odcinku. A Win dostała jeszcze jakiś inny kostur, trochę lepszy od nich, także tutaj są te dwa kostury, które mi od nich zostały, które mogę sprzedać, bo są gorsze od tych, które miałem. O Boże. Teraz, żebym... Zdrowa kolczatka. Mogę sprzedać, tarczę Emona mogę sprzedać, tarczę mogę sprzedać. Ciężka zbroja płytowa. Czekajcie, ja muszę wiedzieć, co ja muszę zostawić. Alistair. Ciężka zbroja płytowa muszę zostawić. To mogę sprzedać. 25. Aha. No dobra. Jeśli jest coś. Zbroja. To zostawiamy. To też możemy zostawić, tylko. Teraz sprzedajmy to, sprzedajmy to. Sprzedajmy to i teraz tak. Mamy zbroje płytowe. Gdzie zbroje gorliwości? Ta zbroja gorliwości jest trochę gorsza, ale mogę ją, powiedzmy, założyć na Alistaira, kiedy będzie mieć 34 siły, a nie 36. Także zostawię sobie te dwie rzeczy. Znaczy te cztery rzeczy właściwie. Chodziło mi bardziej o cały ekwipunek tych rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodziło, ale nie musicie wiedzieć. srebrny sznur, tu mogę wszystko sprzedać, niepotrzebne mi. Teraz tak, tu mamy w cholerę tego wszystkiego, które mi raczej nie jest do niczego potrzebne. A więc posprzedaję te wszystkie szmaragdy, topazy, inne pierdoły. Potrzebuję po prostu miejsca w ekwipunku, a to mi za bardzo go... tutaj zajmuję. Skóra wilka, łuska smoka, skóra wilkołaka. Nie wiem, czy to by się przyda, szczerze mówiąc. To my prezenty. Prezentów oczywiście sprzedawać nie będę. Dużo tych prezentów mam nawet. Może powinienem się zainteresować, aby je... porozdawać. Dobra, posprzedaję to. Te balsamy. I tak ich na pewno nie będę używał, więc po co mi one? A, okej. Okay. Mikstury z lirium oczywiście zostają. No i to my w cholerę w jakichś innych pierdół. Które sprzedam, bo też nie będę z nich korzystał, a też zajmują mi miejsce w ekwipunku bezsensownie. Okej. Okay. No i dobra. Trochę tam żeśmy sobie już ekwipunek ogarnęli. Jakbyś mi jeszcze sprzedał ten swój zajebisty plecak. O właśnie. Dobra. I ty raczej nie masz nic ciekawego, tak jak sprawdzałem, do kupienia sam z siebie. Chyba nie. No nie masz. Dobra. Stajemy te prezenty, ale prezenty może sobie ogarnę tak poza odcinkiem, żeby sprawdzić, który na kogo najlepiej pasuje. Bo ja wiem, że jakbym teraz zaczął rozdawać te prezenty, tak wiecie, jak mi się wydaje, to byście mnie na pewno zaś opieprzyli w komentarzach, że rozdałem je źle
że tutaj mogą lepiej i tak dalej, więc po prostu zrobię to później. Zrobię to później i tyle. A w tym momencie, albo czekajcie, mogę w sumie dać, czy mogę jemu coś dać? W sumie mogę z nim porozmawiać, nie? O czymś osobistym. Boże, ja nie chcę. O, to będzie dobre. Co masz na myśli? Nic. Nic. Idź, idź, ja się ciebie boję, nie chcę z tobą rozmawiać. Byłem ciekawy, ale już nie chcę wiedzieć. Alister, ty jeszcze z tobą nie gadałem. Czego ci trzeba? Chcesz porozmawiać o Duncanie? Nie musisz tego robić. Wiem, że nie znałeś go tak długo jak ja. Myślałem tylko, że może zechcesz o nim porozmawiać. Ja powinienem był lepiej to znieść. Duncan od samego początku mnie ostrzegał, że to się może zdarzyć. Każdy z nas mógł zginąć w walce. Nie powinienem był tracić nad sobą panowania. Szczególnie w chwili, gdy tak wiele od nas zależało. Gdy pojawiła się plaga i tak dalej. Przepraszam. Nie musisz przepraszać. Ja chciałbym urządzić mu stosowny pogrzeb. Może kiedy to wszystko się skończy. Nie wydaje mi się, żeby miał jakąś rodzinę. Miał ciebie. To prawda. Pewnie zabrzmi to głupio, ale jakaś część mnie żałuje, że nie było mnie razem z nim na polu bitwy. Czuję się tak, jakbym go opuścił. Wysyłając się na wieżę, ocalił ci życie. Tak, wiem o tym. Wydaje mi się, że pochodził z Wysokorza. Tak przynajmniej mówił. Może kiedyś się tam wybiorę. Postaram się, żeby go jakoś uhonorować. Nie wiem. Czy zmarł ktoś bardzo ci bliski? Nie chcę naciskać, tylko... No, jakbyś to powiedzieć tak trochę. Niedawno wymordowano całą moją rodzinę. Och, oczywiście. Tak mi głupio i jak mogłem zapomnieć. Gadam bez przerwy o Duncanie, podczas gdy ty... Tak mi przykro. Dziękuję. Naprawdę, mówię poważnie. Miło było porozmawiać z tobą na ten temat, choć trochę. Zawsze do usług. Listy zgadza się plus 3. Dobra, wiecie co? Nie będziemy tutaj już przedłużać za bardzo w tym obozie. Chciałem tutaj głównie przyjść, aby mi się rany zregenerowały. Poniesione oczywiście w walce z poprzedniej lokacji. Także zrobimy tutaj sobie quick save'a. No i wychodzimy do ostatniej lokacji, jaka nam została, jeżeli chodzi o zbieranie armii. I przed samym jakby zjazdem możnym, czyli do... Orzamaru? Orzamar i Ostagar, to mi się cały czas myli. Orzamar chyba. Orzamar, tak. Okej, okay. A więc mamy naszych tutaj wojowników. Oczywiście bierzemy... Tak. Naszą stałą ekipę. No i lecimy. Góra Mroźnego Grzbietu. To chyba jest tu. Oczywiście znając życie, coś zaraz mnie zaatakuje, bo to jest niemożliwe, żebym ja tak sobie swobodnie właśnie przeszedł. Pomioty! Pomioty! Uważajcie! Okej. Ty może coś takiego. Dla niego coś takiego. Ty masz jeszcze raz wyścig zimy. Nie pozostawiasz mi wyboru. A wy tam w ogóle, o kurde, Alister, chciałem ci powiedzieć, że masz trochę strzał i zaraz mi umrzesz, więc fajnie by było, gdybyś nie umierał, mimo wszystko. Możesz mi powiedzieć, jaki jest twój plan, że idziesz pierwszy?
Okej. Trochę ich tu dużo. Mikstura z Lerium. Uzdrowienie grupy. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, weź uzdrów. Znaczy uzdrów, ożyw. Czy tutaj bijecie się w ogóle? No bijecie się, ale idzie wam dosyć chujowo. Dobra, wiecie co, ja może to zrobię jeszcze raz, bo trochę źle to zorganizowałem, szczerze mówiąc. Nie wiedziałem, że aż tyle ich będzie. Że aż tyle się ich na mnie rzuci. Myślałem, że by trochę mniej, powiedzmy, ich będzie i... Nie doceniłem przeciwnika, o. A to zawsze się tak kończy. Dobra, idziemy jeszcze raz. To wiemy, że tym razem będzie coś innego. Ja wiem, że te tutaj walki tak dosyć randomowe się dzieją i nie zawsze ci sami przeciwnicy są dawani, ale teraz chyba dodaj takiego samego. Dobra. Groźba. Drwina. Użyj drwiny. Okej. Stań gdzieś tutaj. Ty może użyj... masowego pobudzenia ogólnie. Czemu ty zawsze musisz tak w dupę dostawać, Alistair? I tylko ty. Okej. Jakieś chwile by się przydały tutaj. Nie, 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 nie siebie, nie siebie. Jego tutaj. Dobra. Nie dość mu to dało, szczerze mówiąc. Niby chwile lecą tak szybko jak tylko mogę, a wciąż to jest zdecydowanie za mało. Okej, zwykły blokad leczniczy może. No fuck. A czy masz ten śmieszny skill może? O właśnie ten. Świetna życiodajna osłona, naprawdę. Weź go uzdrów. Okej, ta walka jest trochę ciężka. Nie powiem, że nie. Czemu ty kurwa cepie głupi i lecisz pierwszy? Ty weź, że się szanuj. O Boże, przywódca mrocznych pomiotów, to się nie może skończyć dobrze. Idźcie tutaj. Ty też może niekoniecznie stój tu. Dobra, ty możesz... nie masz many znowu, ty z tą manu to naprawdę masz przerąbane, kobieto. Weź może go rozwal w takim razie, skoro jest zamrożony. A nie rozwalił go to jednak. Ale dobra, ale padł. Czy mogę zrobić quick save'a? Nie mogę podczas walki, no to kiepsko. Czekaj, ty weź jeszcze sobie jedną miksturę wypij. O naprawdę, no. Mikstura to dobra sprawa, kobieto, ja ci mówię. A, w sumie nie potrzebowałaś jej aż tak bardzo. Chociaż dobra. Zdrowienie grupy. Gdzie jestem? Aha, gdzieś w pizdu daleko. Świetnie, świetnie. Możecie trochę bliżej podejść walki, nie żebym narzekał czy coś, ale to może pomóc. I ogólnie to tam jeszcze jest dwóch, więc możecie się nimi zająć. No i dobra, to powinno być raczej na tyle.
Okej. A to w międzyczasie... Świetnie. Świetnie, jesteś świetna. O, czyżby ktoś... O. Już spoko. Już jest okej, już nogę uratowała. Ci przeklęci magowie, no. Okej. Czyli to by było na tyle, więc możemy iść dalej, chyba. Kwarc. Tylko gdzie mam iść dalej? Tutaj, tak? Tu. No to idźmy. Albo i nie. Co jest? Ta mina. O, chyba się przewróciłam. Wszystko w porządku? Przez chwilę myślałam, że to już koniec. Myślisz odpocząć to wszystko? Ja wyjaśnię wszystko, kiedy wrócimy do obozu. Teraz nie ma na to czasu. Byliśmy przed chwilą w obozie kobieto, to mi nie chciałaś nic powiedzieć, tak? Świetnie. Super. Przesuniemy czasu na obóz. Przełęcz w górach mroźnego grzbietu. Okej. Trupi korzeń. Wolałbym, szczerze mówiąc, łowca nagród. No dziwne przecież, że będą chcieli mnie zabić. Dlatego wolę sobie zapisać. Witam. Aha. Okej, drwina. Ja bym może wolał, aby... Ty nie robiłabyś żadnych tutaj jakichś magicznych rzeczy. A utrwienie grupy może? Okej, co teraz? Życiodajna osłona może dla ciebie. Okej, ona tam się dobrze zajęła tymi frajerami z tyłu. Ja w tym momencie może zajmę się tym całym jakimś tutaj... no wiecie, tym tutaj. Tym na żółtym, na żółto oznaczony. Oznaczony, oznaczonego. Polski jest za trudny czasami, wybaczcie. A dobra, jeszcze chwilę pożyjesz. Okej, to też uzdrowienie, ale musisz sam z siebie jeszcze wziąć sobie okład. Czy mogłem ja sobie kupić z tego... Od tego tam... Jezus Maria, krasnoluda w obozie. Ruszajmy do walki. No jeszcze jeden został. Okej. Otrzymano. Weź wszystko. Okej, jak tutaj wygląda mapa? Wygląda tak. Nie jestem pewien, gdzie mam iść. Silniejsza mikstura z Lyrium, dobra. Okej, pójdźmy sobie tędy na przykład. Nie pójdziemy mostem, pójdziemy naokoło mostu. Nie potrzebuję waszego głupiego mostu. O, i to chyba jest wejście do Orzamaru. No w sumie to zawsze tak było, że krasnoludy miały swoje miasta w jakichś takich górach. Więc to by się nawet zgadzało. Co my tutaj mamy? Krasnolud, powierzchniowy krasnolud. Zapłaciłem istny haracz za zezwolenie na handel. Nie mogą mi tego zrobić. Niechaj przodkowie czuwają nad nami wszystkimi. Podejrzany żbir. Aha. Deserter Tornas.
beczka, w beczce skórzana zbroja, dosyć słaba. Znaczy słaba, no taka sama jak moja, ale oczywiście jej nie będę zmieniał, bo tutaj mam jakiś bonus, który daje mi premię za komplet przedmiotów, także no. Byłoby trochę głupie, gdybym go zmienił. Mogę cię czymś zainteresować? Mam największą kolekcję używanej broni i zbroi aż do Val Royo. Niech nas spojrzy. Oczywiście. I pamiętaj, że na wszystko daje wieczną 24-godzinną gwarancję Faryna. Wieczna pobyku, słuchaj. Plany. Pułap kolejowa, maść szybkości, żadna. Nie masz jakiejś fajnej może tutaj... Tylko, że nie masz. Dobra, kupię sobie, skoro masz. Jednak wolałbym... Portret dziewczyny pasącej gęsi. Świetnie, super, naprawdę. Wolałbym mieć kormoszy receptury, żebyś miał jakąś recepturę na właśnie okład leczniczy trochę mocniejszy niż słabszy. Słabsza maść lodowa, silniejsza mikstura z lirium to nie potrzebuję. Dobra. Ty nic ciekawego zbytnio nie miałeś, trochę tych elfich korzeni. A ty co masz ciekawego? Jaki interes mogłaby mieć szara straż do kogoś takiego jak ja? Co tylko powiesz? Chwila, zanim sobie z nim pogadam, wolę jednak zapisać grę. Jakby co? Jaki interes mogłaby mieć ta? A o co chodzi? Słyszałem, że ukraliście zapasy będące własnością gildii. Szary strażnik, który poddaje się manipulacji, to smutny widok. Nie mam jednak czasu na to, by wszystko ci tłumaczyć. Żołnierze, udzielmy szaremu strażnikowi lekcji na temat zaufania. Tak serio? No dobra! No dobra, skoro chcesz. Aha! Ten jakiś taki trochę szalony, widzę. Może byś się uspokoił, ziomuś? Oczywiście znowu Alistair dostaje po dupie z każdej możliwej strony, jak zwykle. Tak zastanawiam się, czy dałoby się radę ich zamrozić, tylko ja bym nie chciał zamrozić w siebie przy okazji. A zróbmy to może tak. A tam jeszcze jakiś frajer mnie bije, patrzcie go, jak się tam skitrał z tyłu. Myślę, że ci nie zauważy, ziomuś. Czekaj, zobaczymy tego pająka. Dawno go nie robiłem w sumie, więc... Ten pająk jest trochę straszny, szczerze mówiąc, ale... Okej. No i to było na tyle. To się pobił, frajer. Okład leczniczy, zapasy gildii, smuga mrozu, spoko. Zaktualizowane zadanie. Aha, to jakiś tam sobie mały quest wykonałem. No spoko. Czemu nie? Podejrzany zbir, jakąś tam sobie kuszę miał. Sprawdźmy, czy jest tutaj coś sobie do kupienia. A do samego Arzemaru wejdziemy sobie już w następnym odcinku. Co się dzieje między tobą i nim, jeśli mogę spytać? Nim? Czyli kim? O co ci chodzi? Wiesz dokładnie, o kim mówię. O panu Buzia w ciup. O tym, który tam sobie stoi. A, to chyba mówili. Jesteś zazdrosny. Odebrałam ci ulubionego szarego strażnika, tak? Nie jestem zazdrosny. Jestem przerażony. Z twoich rumieńców... Wynika coś dokładnie przeciwnego. Zarumienione policzki są przerażone, że wyssiesz z nich krew, gdy tylko z nim skończysz. Jeżeli poczuję nagłą potrzebę, aby possać coś twojego, Alistair, to dowiesz się o tym jako pierwszy. Ja... nie to chciałem powiedzieć. Może powinniśmy do niego pójść wspólnie i powiedzieć o twoich troskach? Może cię wysłucha, jeśli grzecznie poprosisz. Uff,
Koniec rozmowy. W sumie nigdy się nie zaczęła. Tak, Sara, ten... to jest zawsze fajne. Rozmawiać ze mną? Zaprawdę zaszczyt to dla mnie, że ktoś tak dobrze uzbrojony raczył dostrzec skromnego kupca. Mieszkasz na powierzchni? Ktoś musi. Handel z innymi rasami czasem zamiera. My, powierzchniowcy, jesteśmy deską ratunkową Orzammaru, choć odmawia nam się przywilejów kasty. Kongres mówi, że odwróciliśmy się od kamienia, ale wciąż używają towarów, które im dostarczamy. Hipokryci. Może coś się zmieni, nim moje dzieci dorosną. Byłeś kiedyś w Orzammarze? 2 razy w roku. Nie opuszczam straganu w dzielnicy pospólstwa, ale widzę dostatecznie dużo. Orzammar jest bardzo zamknięty w sobie. Mój dziad mówi, że straciłem zmysł kamienia. Nawet nie pamiętam, żebym go kiedyś miał. Urodziłem się na powierzchni. Mhm. W takim razie życzę szczęścia. Ale myślę, że takim kupcem jesteś czy coś, sobie tutaj pohandluję, z tego mam tu takie... Fuck you, nic nie dostaniesz. Plotkarz. Słyszałeś o buncie w Oswin? Słyszałem, że regent go stłumił. Założę się, że słyszałeś to od ludzi regenta. Cóż, wolałbym mówić o tym głośno. W takim razie przycołamy Orzammar. Jeszcze tylko widzę, tutaj mam jakąś rozmowę. Może przełączyć się na siebie. Dlatego wykonajmy tą rozmowę i... Beata, no i tyle. Ta ziemia jest zarządzana przez niezawisłych królów krasnoludzkich. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Król Logan żąda posłuszeństwa deshirów, lordów, czy jak tam nazywacie tych z kongresu. Jestem jego osobistym posłańcem. Nie obchodzi mnie, czy jesteś jego posłańcem, czy podcieraczem dupska. Póki nie zadecydujemy o sukcesji, tylko krasnoludy mają wstęp do Orzammaru. Muszę pomyśleć z waszym królem, to pilne. Nie ty jeden. Jeśli nie wpuścili mnie, to nie wpuszczą nikogo. Orzammar nie ma króla. Endrin Edukan rozchorował się z rozpaczy po utracie synów. Niecałe 3 tygodnie temu powrócił do kamienia. Kongres głosował już 100 razy i wciąż nie wybrał następcy. Jeśli nie dogadają się prędko, grozi nam wojna domowa. To wybrać. Jestem szarym strażnikiem. Ten traktat zobowiązuje Orzammar do udzielenia mi pomocy. Strażnicy zabili króla Kaelana i o mało nie doprowadzili Ferelden'u do zguby. Król Logan wypowiedział im wojnę. Faktycznie, to królewska pieczęć. Co oznacza, że to sprawa międzynarodowa, a zatem sprawa kongresu. Przechodź, szary strażniku. Wpuszczasz zdrajcę? Obcego? W imieniu króla Logena żądam, byście wymierzyli sprawiedliwość tej plamie na honorze Ferelden'u. Logan to zdrajca, który zabił Kaelana w Ostagarze. Co? Kłamstwa? Oszczerstwa? Król Logan nie będzie tego tolerować. I ja też nie. Jestem jego posłańcem. A zabijajcie się jak chcecie. Tylko do jasnej cholery, nie na moim progu. Jaaar! Okej, więc po prostu sobie zeszliśmy z ich progu i się możemy zabijać teraz. Okej, fajnie. Chyba to całkiem sprytne. Też bym się nie chciał tutaj. Ochroniarz Inrek, ochroniarz. No ja nie wiedziałem, że wejście będzie tak trochę trudne. Ale. Okej, zrobimy to tak. Zrobimy to tak, że... Zamrozimy sobie tą dwójkę, bo nie jest mi... A, to zamrozimy sobie Alistyra przy okazji, świetnie. Okej, wypadałoby może najpierw... tutaj tego maga zabić, tak mi się wydaje. Oczywiście Alistair dostaje jak zwykle po dupie, niesamowicie. Także trzeba go tutaj leczyć jak tylko można. Nieważne, już go policzyłem, widzę.
Okej. Pozdrowienie grupy. I uciekam. Uzdrowienie na kogo? Na siebie daj. Ty może weź sobie ten mocny okład leczniczy. Halo, Alister, słuchasz mnie? Użyj. Ja go kurwa nienawidzę, ludzie, ja go po prostu tak nie cierpię, to jest po prostu nienawiść wrodzona, słuchajcie. Czekaj, ja przecież ja idiotę muszę teraz... Okej, zróbmy tak, zróbmy tak. Dobra, ty może użyj tych magicznych pocisków. Weź roztrzaskaj. Zrób coś takiego. No i tyle. Siema, Lister, już wstałeś, widzę. Fajnie się leżało? Nie, fajnie się leżało, ja wiem. Ciężka zbroja płytowa. Okej. To myślę pana ochroniarza jakiegoś innego. Dobra, no to mam nadzieję, że już możemy wchodzić do Ostagaru. Ale jako, że odcinek też mi, i tak już mi się trochę przedłużył, to wyjdziemy już sobie do niego, tak jak mówiłem, w następnym odcinku. Także dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia właśnie w tym następnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.